Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z serii Jak grać T110E3. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak grać tym czołgiem na mapie Linia Zygfryda w trybie na dwie bazy. Za chwilę pokażę wam dwie powtórki bitew, które w ostatnim czasie rozegrałem i w których udało mi się zrobić łącznie średnio po 5000 uszkodzeń. Także mam nadzieję, że wam się one spodobają, że jak najwięcej z nich wyniesiecie oraz że wasza gra po tym odcinku się polepszy tym czołgiem na tej mapie w trybie na dwie bazy. Także ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was wszystkich do oglądania. Także jesteśmy już w pierwszej bitwie. Mamy losowanie z samymi dziesiątkami. Mamy po jednym czołgu lekkim na stronę, po 5 niszczycieli, aż 6 czołgów średnich na stronę i tylko 3 czołgi ciężkie. I oczywiście po tej stronie, na bazie południowej, tym czołgiem kierujemy się na początku na F7, pod słynny nasyp, który znajduje się w centrum tego miasteczka. I tam będziemy mogli robić pierwsze nasze uszkodzenia. Jest to świetna miejscówka z tego względu, że możemy schować naszą dolną płytę i pokazujemy co najbliżej nasz garnek na wieży. No i przy naszej penetracji możemy spokojnie przebijać inne czołgi od frontu, ponieważ mamy jej aż 390 mm ponad. Teraz, jak mogliście zauważyć, obiekt 260 podjechał do nasypu po przeciwnej stronie dosyć szybko, pewnie miał turbosprężarkę. No ale my jedziemy na lewo. Mamy tutaj eskortę 277 oraz E100. I ja podjeżdżam sobie pod ten nasyp. Komunikuję swoim sojusznikom, żeby się wycofali. Pojawia się przeciwne E100 po drugiej stronie. No i FV, tak zwana Godzilla, która teraz się wycofała po strzale. Oczywiście z naszą penetracją będziemy mogli spokojnie przebijać te wszystkie czołgi, nie przejmując się o nic. Ale jedna też ważna uwaga, ponieważ zaraz ten FV się wysunie. Mógłbym teraz nie zasłaniać swojego garnka, ale właśnie to robię, bo jest ryzyko, że on przebije mnie z pocisków HESH nawet za ponad 1000 uszkodzeń. Także jak widzicie, zablokowałem praktycznie część tych uszkodzeń. I dzięki temu przebił mnie tylko za 200, co zmniejszyło ryzyko jakiegokolwiek większego uszkodzenia mnie. Teraz widzę, że te E100 robi sidescrapa. Czekam na moment, w którym obróci wieżę prosto, dzięki temu będziemy mogli go spokojnie przebijać. Wystarczy, że nawet skrawek wystawi, na razie tego nie robi. Ale ja czekam sobie cierpliwie. Ponieważ na takich czołgach jak on możemy robić bardzo dużo uszkodzeń. No niestety go nie przebiliśmy, ponieważ poleciało zbyt bardzo w krawędź i się odbiło. Ja czekam dalej. On myślał chyba, że ja strzeliłem, a to tak naprawdę E100 z naszej drużyny strzeliło. No i teraz E100 padło i jest FV, który chyba jeszcze raz się wysunie, tak mi się wydaje. Niestety przegrywamy bitwę 1-4. W mieście przegraliśmy, w centrum. Nasze czołgi są ściśnięte w trzech sektorach. Tutaj mamy wszystkie niszczyciele na bazie. Co prawda dostaje tutaj jakieś uszkodzenia po asyście, na przykład ten przeciwny FV lodówka dostał. Nie zdążylibyśmy w niego strzelić, bo jest tylko mały przestrzał tutaj po lewej stronie od nas. I on zjechał z górki, widocznie wcześniej tam stał. Podjeżdża jagdpancer, podjeżdżają przeciwne inne czołgi. Widzę, że ten obiekt 430 tutaj podjechał. I ja teraz zdecydowałem się, że skoro po lewej stronie nikogo nie ma chwilowo, to ja wysunę się, żeby go skończyć. Ponieważ im więcej czołgów skończymy, tym większa szansa, że przedłuży się bitwa. Także warto o tym pamiętać. Teraz widzę, że CS się wysunął. On drugi raz się chyba już tak nie wysunie. Czekamy, aż popełni jakiś błąd. Ja cały czas stoję w tym miejscu, mam dwa czołgi na tyłach. Jest nim obiekt 277 i E100 i one bronią moich tyłów, a ja przy okazji bronię centrum miasta tutaj. Czekam, aż ten CS, a może FV się jakiś wysunie. Cały czas obserwuję minimapę, bo wiem, że któryś z tych czołgów zaraz gdzieś przejedzie. Czy to od mojej lewej, gdzie teraz właśnie zareagowałem i się wycofałem. I wiem, że VZ tam przejechała. Także specjalnie się wycofałem, bo wiedziałem, że jakiś czołg będzie tam jechał.
ale pojawia się FV. Mieliśmy dużo czasu na przycelowanie, także spokojnie go zniszczyliśmy. Ale widzę, że podjeżdża przeciwny CS, którego już tak łatwo tutaj nie wyciągniemy, bo jest jeszcze jeden FV i nie będziemy mogli na niego tam wyjechać, bo jeżeli wyjedziemy teraz od lewej strony od nasypu, to dostalibyśmy od kolejnej lodówki i jeszcze od Jagdpanzera, który jest z tyłu, czy od obiekta 260, który też tam walczy. Jak widzicie, po raz kolejny się ruszam. Tym razem nie dość, że zasłoniłem garnek, to jeszcze ruszałem się też z kadłubem w lewo-prawo, tak żeby zmniejszyć szansę na trafienie w dolną płytę z przebiciem. No niestety nie udało się przeładować kolejnego pocisku, ale zrobiliśmy 3800 ponad uszkodzeń. Wynik 5-15. Bitwa była już od prawie samego początku przegrana. No ale udało nam się zrobić całkiem niezły wynik. Także ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do kolejnej bitwy, w której udało mi się zrobić jeszcze więcej uszkodzeń, tym razem po przeciwnej stronie. A oto i druga bitwa. Mamy tym razem losowanie z 8 i 9. Mamy po jednej artylerii zamiast jednego czołgu lekkiego na stronę. Po 4 niszczyciele czołgów. Tym razem mamy dużo więcej czołgów ciężkich, bo aż po 6. I tylko po 4 czołgi średnie. I oczywiście po tej stronie, czyli na bazie północnej, kierujemy się na E7. Tam jest nasyp, taki sam jak po przeciwnej stronie, jak w poprzedniej bitwie. Dzięki któremu będziemy mogli zasłonić naszą dolną płytę, pokazywać właśnie co najwyżej nasz garnek na wieży. Liczymy na to, że pojedzie tam na przykład pluton tych WZ-114 albo jakiś M-103. Jest też szansa, że pojedzie Jagdpanzer albo E4. To są wszystko czołgi, które możemy spokojnie przebijać od frontu, jeżeli wiemy, gdzie celować. Także jedziemy sobie od prawej strony. Mógłbym jechać od lewej, ale prawie zawsze zdarza się jakaś okazja, że na przeciwnym przejeździe przejeżdża sobie bokiem jakiś czołg. Także chciałem już od tej strony być, żeby mieć przestrzał na ten nasyp, jeżeli by ktoś dojeżdżał. Na razie nikt nie został wykryty. Jeżeli byłby tam jak pancer, raczej dostałby żarówkę, także przejechałem sobie odwracając się lekko bokiem. I teraz czekam na tego WZ-114, bo wtedy wiedziałem, że się tu wysunie. No i wysunął się. Teoretycznie przycelowaliśmy bardzo dobrze w garnek, ale nie trafiliśmy. Czasami się niestety tak zdarza, że pociski nie trafiają. No i na razie minęło 1,5 minuty bitwy. Ja wiedziałem, że jest dużo czołgów, na których można zrobić łatwe uszkodzenia i nie chciałem tutaj stać zbyt długo. Zauważyłem też tego CS-52 Lis, który jest samotny w tej uliczce i on tutaj nie ma za bardzo jak uciec, także postanowiłem się wysunąć na niego, oddać w niego darmowy strzał. On nie jest w stanie mnie raczej przebić tak łatwo, musiałby amunicję premium załadować. Ja cały czas ruszam się w lewo-prawo, tak żeby zmniejszyć szansę na przebicie mnie w dolną płytę. On się wycofał, ale jak pancer się cofnął i kolejne czołgi się wysuwają. Po raz kolejny kątowałem się, ale dostałem w bok. Także teraz przesuwam się do budynku, gdzie po oddaniu swojego strzału będę mógł schować dolną płytę i pokazać tylko front albo gąsienicę. Ale M103 decyduje się sidescrapa, mamy tak dużo penetracji, że możemy go spokojnie przebijać, jeżeli zrobi tego sidescrapa zbyt mocno, tak jak to teraz zrobił. Ładujemy dosyć szybko, bo ponad 12 sekund. Ja podjeżdżam bliżej, bo chciałem skończyć tego CS-52 Lis i też WZ-a, która jest po prawej stronie. Chciałem jakieś uszkodzenia na niej zrobić. Ale widzę, że na tyłach pojawiają się dwa czołgi, jest nim UDES 16 i AT-15. No niestety nie przebiłem tego UDES-a, bo miał odwrócony bok wieży, ale poleciało we front. Spróbujemy jeszcze raz. Jak widzicie, trochę dłużej celuję i dzięki temu udaje się prawie zawsze trafić do celu w jakiś czołg. Udało się też podpalić i zniszczyć tego UDES-a jednocześnie, także super to wyszło. Teraz kolejnym celem będzie AT-15, ponieważ on lekko wysuwa wieżyczkę, a my od frontu bez problemu go praktycznie przebijemy. I to nam się udaje w okolicach garnka.
Teraz on się wycofał lekko za górkę i możemy wysunąć się na buzy C114. Możemy przyjąć nawet trochę uszkodzeń, bo i tak zależy na tym, żeby jak najwięcej zrobić w tej bitwie. A czołgi powoli padają. I za chwilę będzie koniec bitwy. Jestem ogłuszony. Już nie zdążę chyba tej WZ dorwać, która jest po prawej stronie. Ja też nie chciałem się za bardzo nią wysuwać, dlatego czekałem, bo ona mogłaby się wycofać, a mam je na strzał. Wiem, że też T-77 jest przy bunkrze. No i teraz widzę, ta WZ się cofa. Także ja postanowiłem chwilę poczekać, żeby nie wysuwać się bokiem. No i czekamy na tego T-77. Liczę, że on się wysunie. Już dostał dosyć mocno, ale się wycofał. No i teraz oddajemy trochę ryzykowny strzał, ale udaje się go dobić. Jeszcze z wysadzeniem za 300. Także zrobiliśmy sobie drugie zniszczenie. No i teraz zostały jeszcze 3 czołgi, w tym artyleria. Artyleria będzie raczej na K1, także raczej nie będziemy nią zainteresowani. Ja teraz tak celowałem gdzieś w okolice K4, bo myślałem, że tam E4 będzie. Ale widzę, że jest na wodzie przy swojej bazie. Także my jak najszybciej się kierujemy. Może uda się jeszcze jeden strzał zrobić. Liczę na to, że ten karioter przeciwny się wysunie jeszcze raz, bo wychylał się zza wzniesienia. No i wysunął się jeszcze raz. Tylko wieżyczkę pokazał. To był dosyć fartowny strzał, ale fajnie, że udało się go oddać do celu. Jak widzicie, to działo jest bardzo celne. I możemy naprawdę z dalekiego dystansu oddawać różne strzały. Tak wyglądała druga bitwa. Wynik 15-3. Zrobiliśmy 6000 uszkodzeń. Zwycięstwo w ponad 4 minuty bitwy łącznie. Jak widzieliście, praktycznie cały czas byliśmy w centrum akcji. Cały czas strzelaliśmy do jakichś czołgów. Były też nieudane strzały. Ale jak można zauważyć, ten czołg ma naprawdę wielki potencjał i można nim robić naprawdę duże wyniki uszkodzeń, porównywalne nawet do WZ-55. Tylko musimy się właśnie znaleźć w takim odpowiednim momencie bitwy i czasie, żeby strzelać do kilku czołgów i mieć jeszcze ze sobą wsparcie, bo ten czołg idealnie nadaje się do szturmu. Co zresztą było też widać w tej bitwie. Także tak wyglądały obie powtórki. Mam nadzieję, że wam się spodobały i że jak najwięcej wartości z nich wynieśliście oraz że tym razem będziecie wiedzieli, jak grać T110-3 na mapie Linie Zegfryda w trybie na dwie bazy. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Możecie również pisać swoje propozycje na następne odcinki, jaką mapę chcielibyście zobaczyć, na przykład tym czołgiem. I wtedy zrobię kolejny odcinek, tak żeby omówić wszystkie najważniejsze kwestie. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie, a więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, cześć!